pierwszych dniach marca zebrała się komisja konkursowa mająca wyłonić, a może raczej zaopiniować i ewentualnie zarekomendować prezydentowi Suwałk kandydaturę Ignacego Ołowia na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. Ustaliliśmy dzisiaj, na jakim etapie jest procedura wyłonienia nowego szefa ośrodka. Do konkursu przystąpiły trzy osoby, z czego ostatecznie jedna tylko z nich została przesłuchana przez komisję. Ta komisja obradowała kilka dni temu i podczas swoich obrad podjęła jednogłośną decyzję, by rekomendować pana Ignacego Ołowia na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. Ta rekomendacja w tym momencie czeka na akceptację pana prezydenta, więc po jego akceptacji będzie możliwa umowa do podpisania z panem Ignacym Ołowiem. Rzecznik prasowy prezydenta miasta nie był nam dziś w stanie wskazać terminu, w którym zapadnie należąca do prezydenta kluczowa decyzja. Warto też podkreślić, że na niej procedura się nie kończy. Warunkiem powołania jest podpisanie przez kandydata kontraktu przedłożonego mu przez miasto. Jak pamiętamy, w pierwszym konkursie na tym właśnie etapie wyłoniony przez komisję kandydat zrezygnował.